czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Windblown, czyli zupełnie nowy tytuł od Motion Twin, którego powinniście kojarzyć z takiej gry jak Dead Cells. Stworzyli oni, słuchajcie, nowy tytuł, który przeszedł w trójwymiar i jeśli chodzi o sam zamysł, to nadal jest to bardzo podobna rzecz jak Dead Cells, czyli mamy roguelike'a z mega szybkimi pojedynkami, z oczywiście z rozwojem naszej postaci, z metaprogresem, z metapostępem i tak dalej, ale trochę w innym świecie, z innymi bajerami, ale wiele elementów pozostało dość podobnych. Więc słuchajcie, dzisiaj mamy okazję, jak widzicie zresztą po menu, napisane Streamers Demo. Demo może być. W każdym razie jest to taki preview build specjalnie dla twórców internetowych, jak widzicie, content creatorów, wysłane dla nas, żebyśmy mogli pokazać wam tę grę, zanim ona pojawi się przede wszystkim. Jej demo 14 października i wersja Early Access 24 października. Twórcy jeszcze chcieli, żebym wspomniał o tym, że to demko, które wam tu pokazuję, jest mocno okrojone, no i oczywiście, jako że to jest preview build, mogą zdarzyć się różne pewnie błędy, więc miejcie na uwadze, że to jest jeszcze, można to nazwać takim trochę alfą, nawet jeszcze nie jest early accessowa wersja, zresztą widzicie tam po lewej na dole jakaś wersja 0.022. Niemniej ten jeden odcinek, który dzisiaj chcę zrobić, chcę poświęcić temu, żebyśmy zobaczyli, czy to jest ciekawe, czy nieciekawe, bo Motion Twiny zrobiły naprawdę znakomitą grę, Dead Cells. Zabawne jest to, że ja dosłownie nagrywam tę grę w momencie, kiedy przyszła do mnie planszówka Dead Cells. Wyobraźcie sobie, że jest Dead Cells planszówka. Wsparłem ją 2 lata temu na Kickstarterze, dzisiaj przyszła. Po prostu perfekcyjny timing, tak? Więc gdybyście chcieli się zainteresować, to może, nie wiem, czy na polskim rynku będzie, bo mówię, jak to zamawiałem z Kickstartera, w sensie... No to była kickstarterowa gra po angielsku, nie ma wersji polskiej. Nie wiem, czy będzie na polskim rynku kiedykolwiek, daję tylko taką ciekawostkę dla was do rozważenia, więc zaczniemy grać i zobaczymy co i jak. Choose a body, no tak, bo tu można grać od 1 do 3 graczy, docelowo również przez w wersji online. Demo Valiance Rewards, okej. Okay. Z czym się najbardziej utożsamiam z Axolotlem? Z bazyliszkiem, z nietoperzem, no właśnie nie jest świnka morska, tylko podobno kawia to jest lepsza nazwa. Czy z pangolinem? Z pangolinem. Bo jak znam życie, to coś podczas tej gry z pangole. I to ostro. Więc zobaczmy, czym jest Windblown, bo to jest moje pierwsze odpalenie, pierwsza styczność, grantka w ciemno, jak zawsze. Albo jak w 99 przypadkach. Obudziłeś się, to wstań i dołącz do mnie. Albo dojdź, to zależy. O jest! Okej. Okay. ale nie trafiłem w ogóle jaka czujka znowu, nie? Że jest niebieski. Ja zawsze szukam bohaterów, którzy są niebiescy, no bo wiadomo. Niebieskie afro, o jak, to ci z ziemi wyszedł ten ogon. No dobra. No, wyglądasz fajnie. Dobra, czyli co, mamy Dasha. Przede wszystkim. Szybko biega nasza postać. Mega szybko. Chyba nie... To był jakiś dzieciak. Wygląda to całkiem obłędnie, muszę powiedzieć. Bardzo ładnie, chociaż... To jest pierwsze takie skojarzenie, jeśli chodzi o tę grafikę. Nie wiem dlaczego, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to... World of Warcraft. Albo, wiecie, to bardziej może nawet w kierunku Torchlighta, bo taka cukierkowa trochę ta grafika. Mamy Dasha. Nóż. Tasak. Fish knife, a nie, to jest nóż do ryb. Perfekcyjny dla ryb, czy dobre dla... Aha. Ostatnie uderzenie jest krytyczne. Okej. Okay. Czyli wiadomo, znowu zdobywamy przedmioty, to się zobaczymy, ile rzeczy rzeczywiście będzie wspólne. Widzę, że mamy... No tak, zobaczcie, znowu mamy przedmioty pod B, X, Y, pod lewy, prawy bumper i pod prawy trigger. Czyli znowu dużo przedmiotów naraz, czego ja jestem fanem. Ja lubię jednak gry, które nie mają aż tak dużo sterów, przycisków i skillów, bo ja się po prostu gubię bardzo szybko w tym, co trzeba naciskać i w którym momencie. Ale zobaczymy. Dobra, to co, coś dają te? Coś daje rozbijanie? Nie widzę, żeby coś dawało rozbijanie tych wazonów. Jeszcze nie daje, może coś rzeczywiście będzie. Dobra, mamy... A, to jest znowu... Okej, okay, tak jak w Dead Cells. Pierwsze co to zobaczyliśmy, że są jacyś przeciwnicy, którzy plują. Więc są pluwy, czy tam bombardierzy byli, tak? Ci, co rzucali bombami. Cios krytyczny, dobra. Poleciały jakieś rzeczy z nich. Widzę, że Dash również rozwala te...
Dash również rozwala... Ma sekretu za wodospadem? Dash również rozwala rzeczy na drodze. Wow, dash to dodge! Okej. No to oczywiście, że dash to dodge. Cios krytyczny zadaje 3 razy, czyli pierwsze uderzenie 10 obrażeń, drugie uderzenie 30 obrażeń, a trzecie uderzenie już 90 obrażeń. Można powiedzieć, że jest różnica. A widzę, że gra bardzo mocno będzie skupiała się na tym, żebyśmy bardzo szybko podróżowali, bardzo szybko się poruszali. Ta gra jest mega dynamiczna przez to, tak? Zachęca nas do tego, żebyśmy wszystko robili bardzo szybko. Ja chyba nic nie leci na razie z tych garnków. 72 zdrowia. No, chyba coś właśnie poleciało, ale powiem wam szczerze, może te muszelki, bo mamy dwa surowce. Jakieś zębatki, jakieś muszelki, po prawej na dole widzę. Może czasami, chyba leca, 44, dobra, czasami jakieś muszelki lecą. Jest chyba jednak warto, będzie jakaś waluta do ulepszenia. Ciekawe, czy też będzie miał tak tracić, o, tutaj coś jest, ale nie było z tym interakcji. Pewnie to dopiero taki tutorial. Co to jest? Właśnie... Są różni bohaterowie, którzy są różnymi zwierzętami, tak? To jest jakby przyjazne wspomnienie. Hej, czekaj! Nie jesteś... Kurczę, Sentinel, co to był? Jakiś wysłannik był? Jakiś wojownik? Byliśmy tacy jak ty, jeśli dobrze pamiętam. Ale, no niestety rzeczy się nie skończyły dobrze. Coś wydaje się być zepsute. Ten minerał jest jakby nawiedzony jakimś wspomnieniem. Jeśli byś chciał, możemy ci pomóc opuścić to przeklęte miejsce. Możemy się z tobą podzielić tym, co po nas zostało? Mhm. To może na początku być trochę takie niepokojące i będziemy musieli się do tego przyzwyczaić, ale hej! Lepsze to, niż być w pułapce tutaj, na wieki. Proszę, wybierz mnie. Możesz zaabsorbować tylko jednego z nas. Nie, mnie, uwolnij mnie. Nie słuchaj ich. Weź tego, który najbardziej ci pomoże. A to jakieś znaczenie ma? Get a gift. Aha, to muszę wybrać później, dobra. I zobaczmy, o co chodzi z tym. Choose a gift. Aj, to jest jakby jakiś taki dar. Boost stock daje nam, że elitarni minibossowie i bossowie po zabiciu dają boosty. Cokolwiek to jest boost, bo jak widzicie nie mamy... A, czekajcie, prawy trigger nic nie wyświetla. Toggle details, prawy trigger nic nie robi. A tu robi. Widzicie? Tutaj jest, faktycznie. Właśnie chodził mi o to, żebyśmy dowiedzieli się... Wiecie, jak to w grach bywa, że dostajemy po prostu dodatkową informację na temat słów kluczowych, tak? Więc mamy tu informację tylko o tym, co to jest mark. Czyli możemy też zaznaczać losowych przeciwników, to co 3 sekundy to jest 100 obrażeń. Mhm. Czyli uderz takich, żeby jakieś... Aha, dobra, żeby pioruny strzelały. I tu mamy, że dash aktywuje... Skupienie 60 plus 60% for one hit. Czyli co większe obrażenia, tak? No to zobaczcie, teraz nie wiem, czy combo można kontynuować po dashu. Na przykład uderzenie, uderzenie, dash, uderzenie, to ten krytyk by wtedy miał 60% więcej obrażeń? Zobaczmy sobie random mark. Czyli randomowy marek. Nie wiem, czy ja wybrałem rzeczywiście kogoś, bo mam wrażenie, że nie miałem wyboru tych postaci. Mogę otworzyć inwentory. Dobra. I mamy tutaj, możemy tylko mieć 3, możemy mieć tylko 3 dary 80 DPS-ów. Okej, okay, a to jeszcze criticals, a 50% więcej, tak? Czyli 50% więcej mamy 90, że 45 zadaje nasze uderzenie trzecie. Na to wygląda, nie? Co to jest? Jakiś teleport może w przyszłości? Jakąś mapę tu mamy? Ja nie widzę żadnej mapy. Drop gear, toggle details back. Nie widzę mapy. Tu jest tylko opcja. Będziemy wracać do Arki. Arki Noego. O, proszę bardzo, już zaznaczyło losowego przeciwnika co 3 sekundy. Ojojoj. O, ładnie, no to całkiem nieźle to wygląda. O, proszę bardzo, nice. Coś tu jeszcze, coś tu się świeci, dobra, ale co tu mamy? Co to jest get? Muszę przytrzymać Y. Dostałem wspomnienie o czymś takim, co jest Frost Nova. Może to jest coś, wiecie, jak to bywa właśnie w metapostępach, czyli... w metaprogresie, czyli że dostaniemy coś na przyszłe, że możemy odblokować coś na przyszłe przebiegi. Otwórz. Co my tu mamy? Glowing Rock. Dobra, dostałem... O, mamy jakiś surowy, dacie. Świecący się kamień, tak? Fioletowy. Wszystko też jest color-coded, czyli ma jakieś kolory też odróżniające te przedmioty. Muszelki są żółte, zębatki różowe. Magenta. Dodge to mi się udało, ale nie wiem, czy to dlatego, że... Wow. Jakieś nagrody.
No dobra. No twórcy ewidentnie, a wy gdzie musimy iść, poszli w 3D w tym projekcie. Takie skrzynki trochę. Kunai! O, to jak w Dead Cells, nie? Do drugim poziomie 48 DPS-ów aplikuje klątwę. Okej. Okay. Czyli wszystkie klątwy będą eksplodować. Get. Co to daje? Secondary weapon. Okej. Okay. Dobra, i jeszcze jakieś duże uderzenie. Dobra, czyli mamy drugą broń. W porządku. Jakby to nam pokazywało kierunek. Nie wiem, czy to jest jakiś dodatkowy kierunek. Co się stanie, jak pójdę tędy? Aha! O Jezu, no dobra. To jest to samo, tylko po prostu inna ścieżka. Ciekawe, że będzie tak jak w Dead Cell, też będziemy mieli na przykład inne ścieżki do wyboru, jak chcemy podróżować po biomach. Czy będzie inspiracja takimi pomysłami? Czy przetestować te kunai też na jakiegoś przeciwnika? Tędy mamy iść. Już tu się na mnie rzucasz? Wow! A jest klątwa. Wiecie co, dobra, wydaje mi się, że nakładamy klątwę, a w momencie, kiedy walimy chyba z krytyka, to dodaje dodatkowe obrażenie? Może to tak działa? Muszę sobie to dokładnie jeszcze skminić. Zobaczymy. Ciekawe, czy będzie to się język polski kiedyś, bo Early Access, więc wiadomo, chcą znowu jakoś zbalansować grę bardziej ewidentnie. Otwieramy. I co my tu mamy? Raven Blade deals criticals after the third strike. Health jump attack. A, oj, czekajcie, dobra, to chodzi o to, że health znaczy, że kiedy przytrzymam, poczekajcie, to zdobądź to. I teraz mogę zamienić za coś, tak? No dobra, no to Raven Blade bierzemy. Jump attack, jak przytrzymam. The last hit is critical, ale tu krytyczne po trzecim. The last hit is critical, no to bardzo podobnie, ale jest lepszy poziom, więc weźmiemy, zamienimy. Czy to też daje mi jakieś surowce, jak to zamienię? Nie, zostaje, a mogę jakoś to, widzicie, bo w Dead Cells też można było to zamieniać na jakąś walutę, tutaj chyba się nie da. Tak to wygląda. No dobra, nie widzę opcji, żeby zamienić. Zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym ładowaniem. Okej, okay, to jest to, dobra. Okej, okay, a przytrzymanie Y robi eksplozję pewnie tego... No. Tego tam nakładania klątwy. Chyba będzie jakiś miniboss. Tak jest, jest miniboss. Dostanie kunai. Chce to eksplodować. To szybko pójdzie. Dodged. Rozwaliłem go tym, dobra. Właśnie tym próbowałem go tutaj trafić, ale szybko padły, jakby. Nie zdążyłem nawet za bardzo się tutaj. Wow, cyk, 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 cyk. Chcę zrobić eksplozję dla testu. O, zrobiłem. Tylko czasami rozwala wszystkich tak naprawdę mój cios prądem. Ten sztorm. Nie sztorm, tylko Boże. No jak to się ładnie mówi. Kurczę. Piorun. Dziękuję. Dobra. Okej, ale tutaj chyba idziemy dalej, prawda? Mam wrażenie, że jakiś jest opcjonalny boss. Jak tam wejść do niej, widzicie? Tu jest coś takiego. Jak tam przejść? Jest tam jakieś dojście? Nie mogę w ogóle... A, emotki są pod prawą gałką na padzie. Jak dojść do tego bossa? Totalnie nie widzę, pokazuję, jakbyśmy tutaj mieli jakoś do niego się dostać, ale... Nie mogę się do niego dodaszować, słuchajcie. Nie, jakieś jest tajne przejście, jakoś tu bokiem? Widzicie w ogóle, jak tu się dostać? Zrobię to. Może chłopak sam do mnie dojdzie, bo będzie... Może on mi pokaże, gdzie jak mam dojść do niego dostać. Gdzie co? Chyba mi pokazał, jak się do niego dostać, dobra. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Że bardzo, jaki ładny krytyk wszedł. Dobra, no to okej, okay. Gdzieś tutaj szedł chłopak. Tu jest, aaa, widzicie. No, sam go zmusiłem do tego, żeby pokazał, jak do niego dojść. Mamy jakiś sekret znowu. Wow, dużo surowców. A tutaj jeszcze coś jest, co to jest? Follow the wind, czyli idź za wiatrem. Aha, to taki szybki powrót. Wychodzi na to. Aha, dobra, okej, okay. Szybki powrót, rozumiem. No, czyli są takie jeszcze, powiedzmy, że trochę takie pochowane miejsca. Tylko pytaj, na ile to będzie, skoro to jest proceduralnie generowane, na ile to będzie faktycznie za każdym razem jakiś sekret do znalezienia. Pewnie będą się powtarzać różne rozwiązania, mapy. O! Mam wybrać ścieżkę. A, no jest wybór ścieżki, parcie. Tu idziemy po muszelki, a tu idziemy po coś innego. Nie wiem, co to jest, więc pójdziemy tutaj. Zobaczymy, co to. I to jest zamknięte. No dobra, wybór ścieżki, okej.
Zrobimy skok na nich. O, to świetnie mi wyszło. Cyk, o proszę bardzo, jeszcze więcej was? Bardzo chętnie. Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się steruje. Proszę bardzo, bardzo przyjemnie się steruje, bardzo przyjemnie się tutaj biega. Jest to mega płynne, muszę powiedzieć. Ruch jest bardzo przyjemny, bardzo płynny. Mega dobrze zrobiony. Przyjemnie, przyjemnie, dużo takiego, dużo dynamiki, ładne animacje. Okej, okay. Czy mamy do przyjęcia kolejną nagrodę? Mogę kogoś... Widzicie, nie mam wyboru, muszę po prostu zdobyć... Przybijam piąteczkę, zbijam pionę i mogę wybrać teraz gift. Czyli jestem niestabilny, jeśli trafiam, tworzę eksplozję, która ogłusza na 2 sekundy i zadaje 400% obrażeń. A kiedy mnie trafią, dobra, rozumiem. Przeklęta klątwa, zabicie przeciwnika z jakąś tam finalną klątwą zadaje, daje 10 klątwy na wszystkich przeciwników. Okej, to brzmi dobrze pod kunai, żeby się stakowało. I tu mamy też final curse duration. O! Dla całej drużyny. Aha, okej, no bo to są... Nastawiają się tutaj rzeczywiście na to, że gramy w kilka osób również, tak? Do 3 graczy można grać tutaj. Dobra, zróbmy sobie to. To jest fajne, że jak dostaję obrażenia, to wszyscy naokół dostają obrażenia i też ogłuszenie jest. Natomiast to mnie ciekawi. Dobra, weźmiemy to. Jestem lamą, często będę obrywał. Może być. Gdzie jest leczenie dla mnie? Follow the wind. Dobra. Idę za wiatrami czyimiś. Nie, to średnio to brzmi. Średnio też pachnie. No, podróżujemy po latających wyspach w tej grze, ewidentnie. Hello! Hehe. Wow, 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 aż 300. Oj! Oj, oj, oj. Oj, oj, ledwo żyję. Może jakieś jedzenie? O, to jest jedzenie? Bomba, goo bomb. Poziom drugi, 56 DPS-ów na 35 sekund. Jakieś dziadostwo, tak? Jakieś gluty. Rzucam, czy to jest trinket? Okej, okay, left trinket. Ło kurcze! A co 35 sekund? Dobra, rozumiem. Mogę rozlać na przeciwników takie dziadostwo. Rozumiem, dobra. Wiecie, to ogólnie bardzo dobra może być gra na streamy. Tak? W przyszłości. Cyk, cyk. Tak naprawdę mógłbym ich nie atakować totalnie. O. Czekajcie, chcę... A, nie mam trinketu gotowego, dobra. Dodged, a ja mam jakiś procent chyba na uniknięcie obrażeń, dlatego czasami widzę napis. Uniknięto. Dodged. Dobra, jestem ciekaw. Trinket up? Aha, dobra, że gotowy trinket. Okej, okay, rozumiem, no to rozlejmy go. Wow, 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 co to jest? To rzeczywiście zadaje obrażenia w czasie, bardzo fajnie. O, katary. No to ktoś tu musi wyczyścić nosek. Backstabs deals criticals. Health dash behind your target. Dobra, zmienimy chyba kunai, nie? Tak mi się wydaje, że zamienimy za kunai. Tak, katary. Czyli tak, jak przytrzymamy, idziemy za przeciwnika, a potem go kujemy od tylca, nie? Ale warto pewnie, wiecie, jak to bywało w Dead Cells, w jednym miejscu mieć broń na bliski dystans, w drugim na daleki dystans, w razie czego. Jest to bardziej wtedy jakby uśrednione, ale też zależy od buildu pewnie. Tutaj mogą być inne rzeczy związane z buildami, zaraz zobaczymy. Oj, trafił mnie. Oj, ledwo żyję. Chyba jestem na hita teraz tak naprawdę i... Czemu tu nie ma żadnego leczenia? Czemu nie ma fiolek z leczeniem? No właśnie, w Dead Cells było. Chociaż jedna fiolka jakaś. A tu nie ma w ogóle fiolek z leczeniem. Jak ja mam się leczyć w tej grze? Halo? Poproszę jakieś leczenie. Zawsze taszuje się, widzę, że przez te poziomy. O! Oj, to może być koniec mój. Chyba, że wyleję to gówno. Wylałem, ale jednak dedłem. I co się dzieje? Wow, poleciałem gdzieś, w kosmos. Nie zrobię Genki-Damy chyba. Myślę, że będzie jakiś hub, nie? Tak, myślę, że będziemy zaraz w jakimś hubie. Esperin mówi, to. Kyle wrócił? Jestem tu, mistrzu. Ach. Kolejny rekrut do wytrenowania. Ciszej. W końcu. Daj im czas, żeby... jakby poradzili sobie z ich emocjami, albo ze swoimi emocjami, tak? Dopiero właśnie wrócili do życia. Czy to jest alpaka? Wow, aż rzyk poszedł. Ojej, obrzygał mnie. Kyle jest alpaką, już lubię tę grę.
No tak, niełatwo jest przełknąć bycie zabitym. Pójdę po mop. Pójdę po mopa. No czemu alpaka nie jest w postaci ugrywalną? No błagam. Witamy na naszej arce. Nazywam się Eperin. Jestem nadzorcą tej wioski. I również gildią liperów. Nie wiem, lip to jest skakać, więc zakładam, że coś ze skakaniem tu będzie. Skoczniaków, kurde. Wygląda na to, że już w pełni wyzdrowiałeś. Nasza makaba, bądź nasz makaba, na pewno wie jak... Aha, że potrafi zrobić cuda w swojej przychodni. A co ty tam nosisz z tyłu? To pulsor. Nie wiedziałem, nie wiem skąd go masz, ale jest połączony z twoją duszą. To pozwala ci zawsze wracać do życia tutaj na arce. Jesteś bardzo, masz duże szczęścia. Tylko ci, którzy są połączeni z pulsorem, mają przywilej stać się liperem. Na razie nazwijmy to po angielsku, bo nie wiem, możecie zaproponować jakąś nazwę po polsku. No ktoś, kto skacze ewidentnie. Czyli liperzy, to ci, którzy twierdzą, że nie ma lipy. Najważniejsze jest to, że są tutaj, żeby pomóc ludziom z arki. Znoszą bardzo cenne surowce, takich jak właśnie jak zębatki, które znajdujemy właśnie gdzieś tam w jakimś tam wirze. Jeśli okażesz chęć pomocy mieszkańcom arki, będziesz naszym nowym rekrutem. Na początku, czy mógłbyś zobaczyć Kuprika na zachodzie? Jakiegoś golema sprowadził jeden z jego uczniów. Nie martw się, jest totalnie niegroźny, ale nie możemy go uruchomić. Jeśli ci się uda, będziesz jednym z nas. Co na to powiesz? W najgorszym wypadku będziesz pracował z makabą. Zanim pójdziesz, weź tę flaszkę. No, widzicie? Czyli jakby w Motion Twinach nadal wspomnienia z Dead Cells zostają, mechaniki z Dead Cells powracają. Mam flaszkę. I proszę bardzo, jest. Unlockables. Dobra, mam też coś takiego jak Macabas Bark. Szczek makaby. Mogę zmieniać swój wygląd. Okej, to mnie kosztuje 50 zębatek. Trening z broni do odblokowania. Nie no. Okej, na razie nie chcę zmieniać swojej postaci, więc nie ma sensu na to wydawać. Unlocked. Pulsora odblokowałem. Dobra, są odblokowajki. Dobra, czy mam odwiedzić Kuprika? No dobra, idziemy zobaczyć, tam widzę, że ładnie, o, mamy też, możemy ćwiczyć. Zawsze na początku dostajemy, widzę, że ten tasak, o, ładne miejsce, o, jak fajnie dynda. Co to jest to? Begin Expedition, dobra, ale to na początku pogadajmy z ludzikami. Dobra, o, ten golem mnie doprowadza do szału. O, nowy, nazywam się Kuprik. Zajmuję się przywracaniem do życia zepsutych rzeczy na arce, ale ten cholerny golem jakby nie chce dać się przywrócić. Próbowałem wszystkiego, wygląda na to, że brakuje mu bardzo ważnego komponentu. Być może znajdziesz go w wirze. A musisz poszukać tego samego modela i zabrać jego część. W ogóle on ma wbite miecze w siebie, nie? Jestem bardzo ciekawy, o co chodzi z tym golemem. No dobra, czyli mamy tak. Find a way to repair friend forever. During expedition. Okej. Okay. Co? Hello? Okej, jest zepsuty faktycznie. Read error. Pacifist code. Peace missing. Okej, brakuje części. Próbuję się zrebootować, ale niestety ma... No tak, brakuje mu... brakuje mi jakiejś części. Okej. Zabawne. Musimy znaleźć część. Dobra. A tu co się dzieje? Tu chyba nic, ale widzę, że mamy różne miejsca, które będziemy mogli w przyszłości odwiedzać. Ładne to. No, kolorowe. Mi absolutnie taka grafika nie przeszkadza, chociaż mam wrażenie, że może być dla niektórych z was jakąś przeszkodą, bo jest za bardzo, nie wiem, właśnie cukierkowe. Ale ja lubię. Mi się to bardzo podoba, tam nadal też takie rzeczy. A może to po prostu jest taka grafika, żeby to nie było tylko, że na jednej płaszczyźnie mamy rzeczy. O! I mamy tu vomito. Okej, czyli żygacz, tak? Myślę, że dał ci pierwszą misję. I bet they gave you... A dali ci pierwszą misję po tym, jak zostałeś wystrzelony przez wir. A faktycznie tam w tle jest ten wielki, wielki fioletowy wir. Kurczę, no goście z alpaką, ja chcę grać alpaką. A co więcej, nawet nie wiesz, jak używać tej armaty. Rofl Mao. Boże, ktoś tu używa loli i rofli. Stare dzieje. On też ma, zobaczcie, to coś na plecach.
To jest takie proste. Po prostu musisz do tego wejść. Ale wygląda jako, że ty masz tylko dwie... Co? Tylko dwie komórki mózgowe? A! Go też wystrzeliło. To co, on ma jedną w takim wypadku? Czy to było nawiązanie do tego mema z Travoltą, że się rozgląda i niczego nie ma? W sensie, wiecie, na boki i macha rękami. Wydaje mi się, że to było podobne coś do tego. Dobra. Bardzo mi się podoba jeszcze jedna rzecz. Bardzo mało pitolenia. W sensie, na początku wprowadzenie fabularne, króciutki questik i od razu jedziemy w akcję. Tak? To są ogrody golemów. Okej, dobra. Tak się nazywa pierwszy biom, nie? I to mi się mega, mega podoba. Nie ma pierdzielenia, że tu mamy teraz pół godziny gadania. Zobacz, ile to trwało. 5 minut? Cała sytuacja? Bardzo mi się to podoba. Dobra, muszę jednak wykonać całe combo, żeby móc zaatakować. Żeby móc zrobić te piękne obrażenia krytyczne przy trzecim ciosie. Ale wiecie co? Raz, dwa, slash, trzy. Jest! Dobra, zobaczcie. Raz, dwa. Okej, tylko to trzeba wyczuć. Raz, dwa, slash, trzy. Dobra, można. Dash jest przedłużeniem kombosa. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Wtedy mogę zmienić, wiecie, miejsce do ataku i wtedy tylko muszę się trzeba nauczyć prawdopodobnie, żeby to robić w dobrym momencie i to jest spoko. Słuchajcie, mamy proszę bardzo, gdzie jest ta moja flaszka lecząca? Ej, odblokowałem flaszkę i co z nią? Będę mieć flaszkę leczącą? Nie mam. O co chodzi? Nie wziąłem jej jednak? Czy trzeba jakoś było ją kupić? Może ona była do kupienia za darmo? Nie wiem. Wydawało mi się, że ją dostałem. Nie było żadnej ceny. No, sprawdzimy jak zginę, nie? Czyli za chwilę. Czyli za chwilę. Ha! To było ładne uderzenie było. No, muszę przyznać, że... No, pierwsze wrażenie, ta gra robi dobre. Jest dynamika, jest... Dużo się dzieje. Mało gadania. Rzeczy do odblokowania. Ojej, oj. Ojej, oj, drugi raz mnie trafił. Skubany. No dobra, dwa razy przez takiego moba dostać pierdziel. Trzeba robić dasze. O właśnie, będzie tutaj robił. A jeśli nie robił dasz, to oni na szczęście nie zmieniają kierunku później, więc można łatwo ogarnąć. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Encrypted Memory, Burning Trinkets. Wspomnienie, wiecie co? Właśnie może chodzić, że w Burning Trinkets, w sensie palące trinkety, to może być tu zestaw nowych rzeczy do znalezienia w świecie. Czyli standardowo odblokowujemy jakieś wspomnienia, które pozwalają nam więcej rzeczy robić, no. Chyba taki jest motyw. Takie jest założenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O właśnie, tak, zmasterujemy ten ruch. To nas nic nie zaskoczy. Czyli uderzenie, uderzenie, dash i cios krytyczny. Wtedy przynajmniej tą bronią tak to działa. Pulsor detected, o to jest chyba on. Alarm, proszę nie niszcz mnie. Best friend forever jest modelem pacyfistycznym. Proszę mieć pozytywne nastawienie do BF forever. Jest BF Forever tutaj, żeby ci pomóc. Może usatysfakcjonować twoją prośbę. Code Peace Missing. Ostrzeżenie. Operacja jest nieodwracalna. Mam nadzieję, że spełniliśmy wasze oczekiwania. Proszę zająć się Frenem. O kurczę, ten koleś się po prostu poświęcił. No dobra, mamy jakąś część po prostu znalezioną w trakcie podróży. Rozumiem. Cyk, 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 cyk i jedziemy dalej. Ładnie to wszystko wygląda, naprawdę estetycznie. Zobaczcie, teraz widać w ogóle jak duża jest ta mapa. Trochę szkoda tylko, że widzicie, kamerą nie ruszycie. Z jednej strony to spoko, nie musisz się przejmować kamerą, przejmuj się uderzeniami, tak? Może to jest dobre rozwiązanie. Dodged! Wow, to była bomba? Nie, co to jest? Nie wiem co to jest, ale... Aha, dobra, bo to jest skrzynka, która się po prostu otworzy później. Dobra, no mamy kunai. No dobra. Mamy znowu kunai. Niech będzie. Prawdopodobnie musimy podblokowywać nowe rzeczy, żeby się losowały. Nie wiem, czy to będzie na zasadzie Dead Cellsowej, czy trochę inaczej. Się niebawem dowiemy. O właśnie. W pełni wkurzony, można zrobić uderzenie. Dobra, padł i też mamy coś. Znowu kunai! Nie, teraz... Aha, katary są, dobra. Tylko katary są na drugim poziomie, tak? Więc i tak bierzemy... Dobra, bierzemy teraz katary. Katarynkę. No i teraz tak, warto zaatakować w ten sposób. Na start, wtedy idziemy zawsze na tyły przeciwnika i... Ciosy krytyczne są w plecki. Dobra, ciosy krytyczne w plecki, zapamiętamy. Git. Lubię ciosy w plecy. O! O, proszę bardzo, jest! 20 zdrowia za 100. Deposit? Aha, deposit.
A, dobra, chodzi o to, że tu dostaniemy jabłko. Rozumiem. 20 HP, bardzo dobrze. Okej, okay. Czyli wydałem muszelki. Muszelki są do wydania, rozumiem. Standardowo, mamy surowiec, który jest tylko na przebieg. Muszelki, zębatki i to coś. Ten kamień, proszek. Jest po to, żebyśmy... O, ładnie. Pokazuje, co nas czeka. Do wykorzystania w przebiegu, tak? Potem to przepada. Rozumiem. Dobra. No właśnie, bardzo ładny krytyk. Dobra, no to przy takich dużych potworach to walenie krytykiem będzie piękne. Do tego jeszcze można z daleka potem obkichać tego kogoś klątwą i wtedy ma dodatkowe obrażenia. Mamy skrzyneczkę. A w skrzyneczce unstable, proszę bardzo. O, to wiemy, tak? To mieliśmy. O, po prostu dostałem gift bez wyboru nawet, tak? To jest gift. Dar bez wyboru, tak? Czyli gorszy typ daru. Oj! Nie to użyłem, co chciałem. Dobra, atakujemy trochę z daleka. Dobra, wybuchło. Dodged, ale mam farta. Dobra, uciekamy. Znowu mi się udało dodged. Mam jakiś... Ciekawy, jaki jest procent na unik. W ogóle mogę to jakoś zobaczyć? Skąd mi idzie ten unik? Bo jestem bardzo ciekawy. Unknown object, okej. Z jakiegoś powodu udaje mi się dodżować, czyli urobić uniki, ale nie wiem, czy ja to robię dlatego, że dobrze nacisnę ten przecież, bo może być tak, że naciskam dobrze unik w tym momencie i dlatego mi się to jakby nazywa gra to dodżem, czyli unikiem. Robię dasha w dobrym momencie, innymi słowy, nie wiem. Łatwo też pominąć jakieś dodatkowe miejsca. Oj, no znowu dodż, a nie wydaje mi się, żebym uniknął tego jakoś mocno. Dodż znowu. Nawalam w niego tymi kursywą, nie? Dobra, jest w pełni wkurzony. Pięknie. Znowu dodged. Jak ja to robię? Nie wiem. Mam wrażenie, że ten goleś ma jakieś super bonusy do uników. Nie mam pojęcia, skąd to wynika. Aj! Chciałem w ostatniej chwili uciec, nie zdążyłem. Dobra. A, to dostaniecie tym. Znowu dodged. Dużo mam szczęścia z tymi unikami, ewidentnie, chyba, tak mi się wydaje, no bo nie widzę innego wytłumaczenia, a tu nic nie ma? A tu jest przejście, o, jak jest schowane. Faktycznie, mógłbym totalnie przeoczyć to. Czym ty strzelasz, dziwny psie? To jest jakiś pies. Dodged. Mi się wydaje, że może jednak dobry timing na unik to jest dodged? Ciężko mi powiedzieć jednoznacznie, powiem szczerze. Wow, uciekaj. Dobra. Bum. Kursywa poszła. Dobra, tu ładne krytyki weszły. Dobra, tylko lecą same krytyki. Coś by się przydało na wzmocnienie krytyków. Boost. O! Boost. Boost to jest, czyli boost, innymi słowy, daje nam jakieś opcje. Możemy tak, wziąć sobie 5 obrażeń więcej. Więcej muszelek, albo więcej zdrowia. Więcej zdrowia. 125 zdrowia na propsie. Okej, okay. Nie jest to podzielone na statystyki, do których się dobierało broń, jak w Dead Cell. W Dead Cell trzeba było dobrać broń do statystyki, która była wiodąca. Tam była siła, tam jakieś inne rzeczy. Tu trochę inaczej jest to rozwiązane i całe szczęście. O nie, nie, chciałem zrobić unik. Nie wyszło. Nie wyszło. Jesteś z tyłu za nim, prawda? Dobrze. Okej, tu ładnie poszło. Okej, mamy... O, znowu rozlewanie trucizny. To trochę jak trucizna działa. A tu zdobędziemy co? Ravenblade. Aha, czyli mamy... A nie, mieliśmy to. Dobra, zadaję krytyczne po trzecim uderzeniu i jak trzymam, to skaczę. Znaczy, wiecie co? Chyba nie chcę zamieniać, nie? Mi się podoba. Cięcie ich z tyłu, się przyzwyczaiłem już do tej broni, nie chcę jej zmieniać. Poza tym to jest drugi poziom, więc ten sam, który mam, więc zakładam, że to niewielka zmiana. Oho, znowu się wspinam po... O! To może być jakiś sekret, albo jakaś druga ścieżka, skoro mamy tutaj coś takiego. Aha! Wyzwanie! Dobra, zrobimy tak. Cyk! Nara!
Dobra, nie ma gościa. Ujojojojoj, to wybuchło nam. Dobrze, ten stan jest całkiem niezły, te ogłuszanie. Mogę już po prostu skoczyć za przeciwnika. Tu dostał ładnie w trąbę. Dobra, tu spoko to działa. Cyk. Wow, 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 no ty dziadu jeden, ale mnie leją. Gdzie jest flaszka, jak jest potrzebna? Kurka. No co jest to flaszko, czemu ja jej nie dostałem? Oszustwo. Dobra, gift. Co my mamy? Final curse? 100% for the team, duration. Kurczę, 100% trwania ostatecznej. Dobra, wiecie co, bo ta ostateczna klątwa po pewnym czasie znika. W ogóle klątwa znika po czasie, prawda? Więc to pewnie jest wydłużenie czasu. Jest nawet napisane: each stack increases damage dealt to the target and at the final doubles the total bonus for 4 seconds. Okej, okay, czy po prostu przy finalnej klątwie to po prostu są super obrażenia? Wow! Proszę bardzo. Czyli za każdych 250 obrażeniach zaczynam wystrzeliwać z siebie taką kosę. Dobra, a tu mamy co? Focused dash? A, włącza mi focus na jednego hita. Tylko co to jest ten focus? Większe obrażenia? Tak, dashes activate focus. Wiecie co? To będzie się ładnie kombowało z tym, że ja robię dasha za przeciwników i ich biję, ale to też jest mega spoko. Podoba mi się, chociaż tak naprawdę zadaje małe obrażenia, ale lata wokół mnie. Dobra, ja wezmę focus dash, żeby to bardziej pasowało do tego, żeby dasha. I to. Trinket up. Dobra, super. Tylko ja ledwo żyję i chciałbym jeszcze przetestować to, zanim zginę. Gdzie jest flaszka? Czy naprawdę miałem ją kliknąć? O, hej, pst, jesteś liperem? Czy masz pulsor? No mam. Pietro jest sówką, jakąś papuszką bardziej, przepraszam. Czyściłem moją armatę, kiedy... to tak samo się stało. Kiedy klapa opadła, się zamknęła i potem bum! Skończyłem tutaj przez pomyłkę. Proszę, pomóż mi wrócić do domu. Golemy są wszędzie, boję się i mogę stracić wszystkie swoje pióra. Czy możesz mnie stąd wystrzelić? Jedno duże bum wystarczy. Wiem, że to brzmi dziwnie. Próbowałem sam się stąd wystrzelić z klifów, ale mam za dużą głowę? I jeśli to zrobisz, moja ryba ratunkowa aktywuje swoje płetwy i sprowadzi mnie do domu. Dawaj, jestem gotowy. Czyli mam go uderzyć po prostu. Okej. Co tu się dzieje? To wystarczy? To już? Czy ja go mam jakoś trafić faktycznie? Bo chyba się zgubiłem. Miałem go uderzyć w głowę? Nie wiem. Czy to już wyszło? Czy to już jest zrobione? 200 golda, żeby dostać broń. Nie chcemy zmieniać, ale może być w... Kurczę, może mieć sieć. Dobra. Ona może mieć, słuchajcie. Tylko to ciekawe, że to jest depozyt. Ona może być większy. No i ona, myślałem, że ma większego poziomu jest. No i dupa. Nie jest większego poziomu, nie chcę jej. Zmarnowałem. Pieniądze. Aha. Chyba mamy walkę z bossem, kiedy ja ledwo żyję. Super. Wow, wow, wow. Dobra. Zdetonowałem chyba. Dobra. Tak to bije. Ja wiecie, jestem na hita, więc ja to szybko padnę pewnie. Agu! Właśnie, jeszcze rozleję to dziadostwo. Dobra. Wow, wow, wow. Ale bijesz, typie. Czy to będzie no hit boss? Niemożliwe. Nie wierzę w to. To jestem ja. Ja jestem lamą! O nie! To co będzie wybuchać? To będzie wybuchało! Myślę, że gdyby nie te miny, dałbym radę go pogłożyć, tak? Ja mam wrażenie, że to jest w moim zasięgu, żeby to się udało. Tak czuję. To w ogóle jakiś piornochron w ogóle. Co, żygnąć będę? No będę tak? Ja kilka razy, bo nie będzie wymioty. Okej, okay. Idziesz po... Kto idzie po mopa tym razem? Posprzątać po mnie? Okej. Okay. Widzę, że nie wróciłeś z pustymi rękami. Zabierz to do zepsutego golema. Dobra, no i o co chodzi z tym empty flask? Ja to miałem do kliknięcia, naprawdę! Ja myślałem, że ja to zdobyłem. No to widzicie, 40% HP, flaszka. Co za P... O, drugi poziom, widzicie? Ale kurde, no. Starting weapon. Dostań broń na początku ekspedycji. Okej, to też sobie odblokujemy. Dobra. Proszę bardzo, jest. Miło. Backstabber. Czyli to jest nowy rodzaj broni, tak? Increase damage when you attack from behind. Uuu. General, ale to rozumiem... Tak, to jest... O, to wiecie co? To będzie ładnie się kombować w razie czego z tym ciachaniem od tylca. To jest niepotrzebne. Trenowanie bronią, to może też do odblokowania. Vortex, tu coś...
4 rzeczy do odblokowania. No wiecie co, a to mogło być 14 rzeczy do odblokowania może być. Tak mi się wydaje. Fajnie było oczywiście zebrać jeszcze 200 tych zębatek, czyli mamy meta progres, nie? I bardzo spoko. Ja sobie odblokuję backstabera. Ciachanie od pleców, niech się wylosuje, byłoby miło. I kolejne rzeczy się... Aha, one się po prostu odblokowują z czasem wszystkie, nie? Starting trinket i recycling. O, jest! Transform game on the ground into shells. To jest to, czego brakowało. Czyli to trzeba odblokować. Możemy zamieniać po prostu stare przedmioty, czy wyrzucone przedmioty na hajs. Bardzo fajnie. Dobra. Czy jeszcze zdążymy z jednym przebiegiem? Pewnie nie. Ło. Dobra. Dzięki za pomoc wcześniej. Mogę zająć się tą armatą. Czy chcesz poszukać zespołu? Okej, możesz dojść dalej, jeśli będziesz z kimś biegał. Mogę dołączyć do grupy, wspiąć się do armaty i polecieć i bum. Nie chcę. To pewnie multi opcje łączy, tak. Dobra, to włącza. Czyli on jest po to, żeby pewnie szukać kumpli do gry multi w internetach. Dobra, daliśmy tę część. Dobra. Analizę robi poprzedniego właściciela. Zna go. Coś tam sobie czyści. Okej, przywracanie ustawień fabrycznych. Siema, nazywam się Friend Forever. Czyli nie Best Friend Forever, tylko Friend Forever. Jestem twoim... A, będę ci odszyfrowywał wspomnienia zaszyfrowane, rozumiem. Okej, czy potrafię zdekodować te zaszyfrowane wspomnienia i wysłać je do jakiegoś filaru w środku wiru? Jak już zostanie to odkodowane, możesz ich znaleźć, możesz je odnaleźć używając tych filarów wspomnień. Okej, excessive use of memories is dangerous for your health. Niedobre dla zdrowia. Żeby je zdeszyfrować, proszę przynieść zaszyfrowane wspomnienie. Uwaga, to wymaga pewnie memonitów. Okej, mamy jeden memonit, no, ładna nazwa. Dziękuję za zaufanie. Dajemy ci pierwszą pamiątkę. Bitbolt, cokolwiek to jest. Okej, czyli to jest unikalna fuzja pomiędzy precyzyjną kuszą i grą rytmiczną. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Daj nam 5 gwiazdek. Okej, idzie offline. O kurcze, Bitbolt dostaliśmy. Fire with the right timing to inflict criticals. Okej, to chyba coś takiego było też w Dead Cells. Pewnie będą powielali pomysły, bo wiecie, Dead Cells był chyba każdy możliwy rodzaj broni. Dobra, jest Bitbolt, potem możemy blokować Frost Nova. A, no widzicie, czyli my znajdziemy pomysły, ale potem musimy zebrać ten specjalny surowiec, żebyśmy mogli odblokować kolejne rzeczy. Freeze enemy around you, trinkets and effects apply one burn, tak? No dobra, czyli mamy dużo miejsc, których możemy odblokowywać. Możemy Eperiny powiedzieć, że naprawiliśmy. Jeśli dobrze rozumiem, ten Friend Forever robi upload odszyfrowanych wspomnień do filaru w środku wiru. To trochę brzmi jak eskortowanie zgubionych ludzi z powrotem do domu. Używając pulsora, aha, to coś, co mamy na plecach, mogę absorbować te nowe wspomnienia, żeby jeszcze, które mnie wzmocnią. Okej. Jeśli dobrze... A zaraz, czekajcie. Czekajcie, nie kupilkowiem, bo mam Eprinowiem mam powiedzieć, że to zrobiłem. Okej, czyli co? No dobra, możemy przetestować w ogóle tę broń, bo to jest broń na start, widzę, może... No tak, czyli znowu jak w Dead Cells. Jak odkrywamy nową broń, możemy ją wziąć na pierwszą ekspedycję od razu, tak? Tak mi się wydaje, że tak to działa. Naprawiłeś golema, tak słyszałem. Jestem z ciebie dumny, rekrucie. Choć może powinienem powiedzieć... Grunt? Myślę, że użycie Frienda Forever będzie kluczowym dla przyszłości mieszkańców Arki. Jak już jesteś jednym z... Liperów, daję ci rybę ratunkową. To pozwoli ci ratować różnych ocalałych z wiru podczas ekspedycji. A pan Lama został wystrzelony, musimy pewnie go znaleźć, tak? Przepraszam, alpaka. Pamiętaj, że im więcej ofiar uratujemy, tym więcej Arka się rozwinie. Powodzenia, ziomek. Nie wiem, jak tłumaczyć Grunt w sumie. Wróć do mnie, jeśli masz jakieś dodatkowe odkrycia. Dobra, dałbyś mi jakieś zębatki w nagrodę. Dobra, słuchajcie, wiem, że teoretycznie nie ma już czasu, patrząc na to, że już mam 45 minut, ale ja chcę przetestować jeszcze, słuchajcie, kuszę. Może to będzie szybki przebieg na koniec.
bo na razie tylko jeden odcinek dla was robię. Myślę, że wrócę do Windblown gdzieś w okolicach 14 bądź 24 października, żeby zobaczyć wersję early accessową, taką w z pełnej świni. No kurde! Pod B jest flaszka, no i bym przeżył, gdybym miał. Zaraz mam kunai na dzień dobry. Ha! Bo ja mam jedno i drugie. Nie. To my zostajemy przy... Czyli dają nam to. No tak, że odblokowaliśmy to. Chcemy zobaczyć, jak działa. Dobra. Faktycznie rytm. A dobra, z lekkim opóźnieniem, jak widzę, tak? Widzicie? O, jak pali się na czerwono, to trzeba. Rozumiem. Oj, to może być trudne do ogarnięcia, szczególnie dla kogoś, kto ma dużo... Łatwo się rozprasza, jak ja. No dobra, to może być ciekawy po prostu eksperyment. Szybka śmierć, te sprawy. Sam muszę wyczuć też. Bardzo wolno, myślę, że powinno to szybciej lecieć. Może jest jakiś upgrade dla broni, żeby ona szybciej generowała uderzenia, bo to na razie jest bardzo wolna broń. Oj! No właśnie. Muszę się skupiać na... No właśnie, muszę się skupiać bardziej na tym, jak strzelam, ale dobra, no jest to broń dodatkowa, tak? Mamy dwie bronie do wyboru, więc czasem możemy atakować tak, czasem możemy atakować inaczej. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem ciekaw waszej opinii, bo naprawdę, ja powiem wam szczerze, ja nie jestem wielkim fanem tak szybkich rozgrywek. Znaczy, lubię je, ale nie jestem w nich, wiecie, jakimś ekspertem. Na pewno nie jestem ekspertem i często lamię przy nich i mi często nie wychodzi. Ale muszę powiedzieć, że tu całkiem przyjemnie jest. Całkiem fajnie to wszystko, tak jak mówię, wygląda i z perspektywy kogoś, kto nie jest... Nie gra tylko w takie gry, albo to nie jest pierwszy wybór gier, w które gra, muszę powiedzieć, że naprawdę to wszystko całkiem fajnie śmiga. Nie, no w sumie ta broń ma sens. Ta broń ma sens, jak tak czuję. Niszczę tych przeciwników, faktycznie. Mogę zmieniać w dowolnym momencie cel swoich ataków. Tam w tle widzimy jakiś wiatrak. Bardzo dobrze, ekologiczna energia. Aaa, dodged! A teraz już sroczt, a nie dodged. Dobra, i mamy co? Nie wiem, co to jest. A wspomnienie. Death Orb, czyli kula śmierci. Bardzo ładnie mam z HP. Bardzo mi się podoba ilość HP moja. Ojojoj, dobra, na początku ten. Krytyka. Dodged, ale trafiło mnie. Wydaje mi się, że, wiecie co, że unik w dobrym momencie to jest dodge. A to jest lama. Nie, to jest pies. Dobra, muszę się teraz wyleczyć. A flaszkę trzeba trochę przytrzymać. 40% miał leczyć, tak? To... Naprawdę wyleczyło 40%? 40% to jest 40 HP. Czy ja miałem 56 czy mniej? Bo myślę, że miałem mniej, ale no nie zauważyłem, nie liczyłem tego. Ha! Dobra, ładnie poszło, mamy znowu kunai. Kunai na drugim poziomie. No dobra. To zmieniamy, wracamy znowu do kunai. No wiadomo, musimy więcej broni odblokować, żeby móc mieć więcej możliwości zmiany tych broni, tak? One będą się powtarzały. Myślę, że rzeczywiście trzeba zwracać uwagę może trochę bardziej na to, gdzie są może jakieś sekretne przejścia. Dobra, bum, hehe. Samo eksploduje? Nie, ja muszę tym eksplodować. Na początku powinienem niszczyć jednak te typy, które są tutaj, wiecie. Te typy, które są strzelające z daleka. Mamy boost! Więcej lootu, critical damage większy i damage większy. Czy my chcemy iść na ciosy krytyczne? Czy chcemy, wiecie co, to będzie dobre do pod backstaby. Większe obrażenia krytyczne. Weźmy sobie więcej od krytycznych, a czemu nie? Tak, śmiesznie. Nie mam w ogóle jeszcze builda pod krytyczne, bo to... Znaczy, inaczej. Każda broń ma obrażenia krytyczne, tylko że no, nie jest tak dobra jak spamowanie tym krytykiem non-stop, będąc dziabatorem od tyłu. Może mi się uda ten gift zdobyć jeszcze. Albo i nie. Masz tu pełna kicha. Dobra, dostał właśnie krytyk. No już cię nie ma, dobra. I znowu zdobyłem rozsiewacz jakiegoś gluta choróbsko jakieś, tak? No glut od razu, jak glut ogólnie jest jakaś maź, tak? Więc idziemy.
40 zdrowia, żeby zdobyć nowe wspomnienie. Deadly Brutality. Kills Activate, dobra. 40 zdrowia musiałem poświęcić. To na ostatni przebieg, który ma bardziej być... fajnie, że dostaję 0% przez 0 sekundy. W sensie, chyba coś się popsuło z opisem tego, bo powinienem mieć tego więcej. O, jest, 60... Bonus damage for a duration can only have a one at time, always take effect stronger effect. Dobra, czyli inaczej, innym słowy, jak zabijam przeciwnika, to potem następnych zabijam szybciej. Dobre na fale wrogów. I faktycznie brutalność się odpaliła. Aj. Dziadu jeden. Dobra, w sumie mogę wykichać na nich swoją maś, ale nie wyszło. Zapomniałem. Pamiętaj o lewym bumperze w ogóle. Teraz pamiętałem, to sam się skichasz. Ja cię nie muszę. Chyba nic nie muszę już robić, czy muszę ci coś robić? Eksplodujemy tym. Nie lubię tych strzelających. W sumie w Dead Cells też ich nie lubiłem. Zresztą jak były te takie strzelające gnidy, to... najbardziej wkurzające, bo to z daleka cię nawala i musisz do tego podejść, żeby to dziabnąć. Mamy wybór, słuchajcie. I teraz znowu. To już wiem, że to jest boost. To jest jakiś rodzaj broni może, a to też nie wiem, jakaś fragment czegoś, tak? To weźmy teraz, pójdźmy do tej... zobaczmy, co to jest to. Ale w ogóle tak to była narysowana czaszka. Nie wiem, czy czaszka nie oznacza, że to jest trudniejsze, ale to bardzo dobrze. Dobra, to jest chyba jakiś... tak, elitarny bossu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Uj! Dziadu jeden. Oj. Dobra. Dobra, dostał legendarny... booms! Pięknie. Dostał legendarnie. Też dostaniesz legendarnie. Detonacja, detonacja, pełna penetracja. Cyk. Nie macie. No i powiem szczerze, chyba całkiem nieźle poszło. I zdobyłem kolejny surowiec za pokonanie tego minibossa. Chyba no hit. Jeszcze zdobędę, no właśnie, co zdobędę? Zobaczmy. Tak, czyli dostaję jednak, zobaczcie, tak, dostaję nową broń. Albo mogę wybrać po prostu z tomu szelek. Okej, co to jest to? A nie, to jest... Blade Storm. Deals damage to nearby target. O, kolejna zabawka. O, podoba mi się. A to po prostu jest nowa broń. Trzecie uderzenie. A, wiecie co, ale nie mam dobrej broni podstawowej. Ale to jest coś nowego. Więc mimo wszystko wezmę coś nowego, żebyśmy mogli przetestować, co to jest. Czyli mamy teraz nowy trinket. Dobra, tu wszystko zebraliśmy z okolicy? Chciałem, że zginę. Dobra, follow the wind. Okej. Gdzie ty mnie tutaj wykichałeś? Tutaj mnie wykichałeś. Dobra, lecimy dalej. Aha, dobra, mamy znowu bossa. Pytanie, czy się uda? No to lewy trinket, prawy trinket, od razu, jedziemy. Dodged. Myślę, że będziemy atakować go raczej z daleka. I odpalać po prostu super moc. Może w dobrym momencie, bo widzicie, mam jeden HP, no pięknie. Nie będziemy do niego podchodzić, dobra. No to jest to, tak? Tutaj praktycznie cały czas musisz być w ruchu. Gra wymusza to na tobie. Cały czas szybkie reakcje, uniki, akcje. Podoba mi się. Powiem wam szczerze, Windblown ma moją atencję, tak? Ma moje zainteresowanie. Wszystko działa mega fajnie, płynnie, szybko. Zdobywamy jakieś surowce. Czy mam wystarczająco dużo? Nie mam za dużo zębatek, oczywiście, że nie. Więc pewnie byśmy chcieli zebrać, żeby mieć jeszcze lepszą flaszkę, byśmy mieli dwie flaszki, tak? A sam tam poświęcimy jeszcze 40 zdrowia. No, czyli standardowo zbieramy surowce, przenosimy surowce, odblokowujemy nowe rzeczy. Explore Vortex, czy naszym zdaniem po prostu jest znalezienie dodatkowych wspomnień. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Moim zdaniem bardzo przyjemny tytuł, może być z tego naprawdę bardzo fajna gra. Może to być gra na równi dobra jak Dead Cells, chociaż Dead Cells, biorąc pod uwagę, jak długo zostało rozwijane, chociaż tam też była oczywiście zmiana ludzi, którzy się tymi tą grą, prawda, zajmowali, tak? Więc tutaj ja nie chcę ruszać w żaden sposób tematu, kto gdzie kogo wystawił, kto co zrobił komu. Tam były jakieś manewry, tam były jakieś ruchy, tam były jakieś zmiany, jeśli chodzi o dowodzenie nad daną grą, że tak naprawdę inne studio już rozwijało Dead Cells przez lata. Tam były jakieś śmierdzące sprawy też, ale ja oceniam bezpośrednio grę. Skupiam się w 100% na produkcie i ten produkt naprawdę wydaje mi się angażujący, intensywny, pełen akcji, ciekawy. Do grania czy do oglądania, to już zostawiam wam.
do podsumowania, tak? I do wyrażenia swojej opinii z perspektywy widza. Będziecie mogli zagrać w demo, przypominam, od 14 października, a do Early Accessa gra wchodzi od 24 i będzie też więcej zawartości w tej grze, tak? Niż jest przez to, co wam tutaj dzisiaj pokazałem. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja się wami żegnam, dziękuję bardzo, wielka piona. I widzimy się w innych grach i do Windblown też myślę, że będziemy wracać przy Early Accessie. Cześć!